Pierwsza niedziela grudnia była dniem, w którym społeczność gminy i miasta Golina mogła zobaczyć i zwiedzić nowo otwarty obiekt. Drzwi otwarte golińskiej hali zostały połączone z Festiwalem Kultury Lokalnej i finałem projektu Kultura Łączy Pokolenia. To niezwykły dzień, ponieważ dzisiaj po raz pierwszy mieszkańcy mają okazję do zobaczenia hali widowiskowo-sportowej, czyli prezent, który otrzymaliśmy od gminy Goliny, w którym będziemy, mam nadzieję, często się spotykać, ale jest to również uwieńczenie i zakończenie projektu, który trwał ponad 10 miesięcy, czyli projekt współtwórcami, którymi są i Biblioteka Publiczna, ale również Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów. Przez 10 miesięcy spotykaliśmy się, aby nasze założenia projektowe spełnić, a więc tak, odświeżamy stary repertuar i uczestnicy piszą tekst i muzykę do hymnu Goliny. Więc przez 10 miesięcy raz w tygodniu w Bibliotece Publicznej rozbrzmiewała muzyka, ale się okazuje, że nie tylko, ponieważ ludzie siadali na rynku o tej godzinie i słuchali nas również. Więc jak widzę zapełniającą się publiczność dzisiaj na naszych trybunach, gdzie mamy 230 miejsc w hali widowiskowo-sportowej, to moje serce się raduje. Wiem, że to jest pierwsza uroczystość taka, gdzie możemy się zaprezentować. Festiwal Kultury Lokalnej, czyli wszystko to, co u nas jest najlepsze, wszystko to, w czym możemy się zaprezentować, więc cała gmina, to jest Radolina, to są Kawnice, to jest Przejma, to jest Golina, instytucje, stowarzyszenia, jednostki, które działają na terenie gminy Golina. To będzie dzień raz do roku, gdzie możemy zaprezentować swoje dobra, swoją działalność, a nie wszyscy mieszkańcy o tym wiedzą i mam tego świadomość, dlatego Festiwal Kultury Lokalnej wpisuje się już w datę, w takiej działalności cyklicznej hali widowiskowo-sportowej, że tutaj raz do roku będziemy się spotykać. Będziemy tańczyć, będziemy śpiewać, po to tylko, aby podziwiać naszych, bo chwalimy cudze, a swojego nie znamy. Więc to jest moja dewiza, abyśmy poznawali wszystko to, co nasze i bili brawo tym, którzy są od nas i są nasi. To jest taki lokalny patriotyzm, ale ja go po prostu będę kultywować i będę go propagować. Ci, co są w gminie Golina, te wszystkie nasze jednostki, instytucje, szkoły, uwierzcie mi Państwo, że mamy ogrom talentów i adeptów młodych sztuki, nie tylko kulturalnej, ale mam nadzieję sportowej, bo hala widowiskowo-sportowa da nam takie możliwości i cieszę się, że we współpracy ze szkołami, z dyrektorami, z animatorami sportu i kultury uda nam się dla mieszkańców zrobić bardzo wiele. Dlatego dziękuję dzisiaj już za przybycie, bo widzę trybuny zapełnione. I będzie na pewno przepiękny dzień, gdzie będziemy mogli pooglądać siebie, być zafascynowanymi tym, co się dzieje, ale przede wszystkim zintegrować grupy środowiskowe, zaktywizować i co najważniejsze i na co stawiam, dobra zabawa. Więc przekrój wszystkiego, co się dzieje u nas w gminie, a jest to dzień taki, gdzie dzisiaj na Festiwalu Kultury Lokalnej będziemy mogli zaprezentować. O znaczeniu międzypokoleniowego dialogu mówi nam prezes Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów Ireneusz Niewiarowski. Chcemy, żeby nie było różnic między pokoleniami w sensie współpracy wzajemnej, żeby te starsze przekazywały swoje doświadczenia tym młodszym, a ci młodsi również mogli inspirować swoją energią, chęcią życia, działania tych starszych. Realizujemy też inne programy, jak inspiracje młodzieżowe, które również w jakimś celu temu służą. Czyli z jednej strony współpraca pokoleń, z drugiej strony kultura. Przez te oczy zielone, oszalałe, gwiazdy chyba tym oczom oddały.
Oh!
Czyli tekst napisany przez uczestników oraz muzyka stworzona przez Krystiana Webera. Piosenka oczywiście o Golinie, Moje Miasto.